Siemkaneczko, ja jestem Glamix i witam was w Q&A na 80 słów. Trochę szaro, ponuro za oknem. Jestem tak pogoda trochę smutna, mało też wesela, bo niedawno padał śnieg, znaczy kilka dni temu padał śnieg, a więc tak wiosna przychodzi tak trochę, ale pomieszana z zimą. No. A więc ja zaczynam odpowiadać na wasze pytania. Pierwsze pytanie od Michała Adamskiego. Masz przyjaciela? Jeżeli tak, to kto? Mam przyjaciela, ale nie będę mówił jego imienia, nazwiska, ponieważ jak mówiłem w poprzednim Q&A, szanuję prywatność moich znajomych. Tak? A więc przyjaciela mam. No. Takiego bardzo dobrego. Znamy się od przedszkola. Jakieś przynajmniej 9 lat, jak nie 10. No, jakoś tak około 9 lat. Drugie pytanie od Michała Adamskiego, pomieszane trochę z trzecim, od Antka Chopera. Kiedy GTA 5 lub CS? No i od Antka Chopera, kiedy CSGO? No, odpowiedź moja jest taka, że no, GTA będzie na moim kanale to jakieś takie 2 na 10, a CS jest bardziej prawdopodobnym, a więc to, ale nic nie obiecuję, nie wiem czy będzie czy nie, możliwe, ale to tak CS takie mocne 6 na 10, tak więcej niż połowa, bo no, jestem przekonany, że mogę mieć CS-a, ale nie wiem, czy go nagram, bo jakoś nigdy nie grałem w CS-a i pewnie będę lamie, nie będę nagrała jak kurde lamie w CS-a i nie umiem w niego grać. A GTA to 2 na 10 po prostu, no, nie ma możliwości zagrać w GTA. No. Kolejne już czwarte pytanie od Mariusza Janusiaka. Czy nagrasz znowu World of Tanks? Może nagram. Jakoś FIFA nie chcę się jakoś nagrywać ostatnio. Może z karierą Zbycha wrócę, ale to po maratonie jeszcze może miesiąc. Hehehehe, ale śmieszne. No i WOT? Czemu nie? Tak samo piąte pytanie, tak kolejne od Antka Chopera, też kiedy WOTA, więc odpowiedź jest taka sama. Kolejne pytanie znowu od Michała Adamskiego. Czy zrobisz grę multiplayer z kolegą youtuberem? No jeżeli miałbym nagrać tego WOTA, ale na komputer, bo nagrałem na konsoli, to pewnie zagrałbym w jakimś plutonie z kolegami. Jakimś dobrym czołgiem, bo musiałbym nabić jakąś. No musiałbym kupić jakieś lepsze czołgi, tak trochę się poszkolić, bo dawno nie grałem w World of Tanks. Ale też mógłbym, nie wiem, zagrać w inne gry multiplayer. Typu Sliterio, Agari, nie no. Jakieś by się gry multiplayer znalazły. A więc to jest możliwe. Możliwe. Na większość pytań na razie odpowiedziałem, że może. Dobrze. Następne. I kolejne dwa pytania znowu od Antka Chopera i Michała Adamskiego. A mianowicie, kiedy live stream, kiedy live? Nie wiem, na razie taka mała widownia, no to nie opłaca się robić live'u. Nie mam z czego robić live'y. Jakoś nic do tego, nie wiem po co i z czego miałbym nagrać live'a. Nie mam żadnych gier, z których mógłbym nagrać live'a, nie mam końców w FIFA, żeby otwierać paczki, nie mam sam dwa mecze rozegrane, może trzy na live'ie, to taka trochę nuda. No nie mam żadnej gry, z której mógłbym nagrać live'a, no. A więc live to może sobie jakoś poczekać. Tak, większa widownia jakieś, jeżeli gry zacznę, które po prostu będą się opasały na live, a nie same, nie wiem, nudy. Jak na przykład mecz w FIFA, no to się nie opłaca. A więc live'y tak muszą poczekać. Kolejne pytanie od Piotra Danielaka. Ilu masz kolegów?
Sporo kolegów. Z podstawówki, z gimnazjum, jeszcze tam z innych. Tam z podwórka, tam z bloku sąsiadów, tak. No więc mam sporo kolegów, mam sporo dobrych znajomych, tak. Dobrych kolegów do przyjaciół. A więc mam znajomych kolegów dobrych. I następne pytanie od Michała Adamskiego. Czy masz jakieś zwierzę? Jeżeli tak, to pokażesz? Mam zwierzęta, mam psa, Emira, takiego berneńskiego psa, pasterskiego. Mam dwa koty, jeszcze akwarium z rybkami, a więc cały łańcuch pokarmowy. Czy pokażę? Proszę bardzo. Proszę bardzo, tu jest mój piesek. Emir sobie leży, bo jest leniuchem strasznym, tak odpoczywa. Siur, niedźwiadek taki. Tutaj mam swoje akwarium z rybkami, pływają wesołe sobie rybki w akwarium. Tutaj sobie kotek śpi, puszysty taki, fajny, w kłębek. Fajny kotek jesteś, co? Kotka. A tutaj jest mój kotek. Ostatni, Figa, tak, kotka znowu, fajny wcętki kot. I ostatnie pytanie, które skończy, to Q&A, też od Michała Adamskiego, a mianowicie, kiedy Minecraft? A moja odpowiedź jest taka, że będzie, kiedy będzie.